Witam, witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że za długo się nie denerwowaliście. Mam nadzieję, że w ogóle się nie denerwowaliście. Co prawda ćwiczę Państwa cierpliwość, ale no, z racji popołudnia, z racji tego, że ociepla nam się troszeczkę już, z racji też i tego, że mamy niedzielę. Mam nadzieję, że Państwo bez zbytnich nerwów chwileczkę poczekaliście. Prosiłbym o sygnał na czacie, czy mnie słychać. Ok. I zaczniemy sobie dzisiaj kontynuowanie. Tak naprawdę będziemy dzisiaj kontynuowali temat oddechu. Zależało mi na tym, żeby Państwu chociaż w tle pokazać parę rysunków a propos jogi oddechu, żebyście mniej więcej mieli troszeczkę wyobrażenia o tym wszystkim, o czym sobie mówimy już od jakiegoś czasu. Bardzo ciekawych kilka było sygnałów od osób, które czasami nawet intuicyjnie zwracały uwagę na to, jak oddychają. Nawet własne praktyki przy bólach głowy, kiedy czasami nawet no, trzeba troszeczkę i na siłę zmienić nozdrze, którym się oddycha, żeby niejako pobudzić inne ośrodki. Na początek, może na koniec. Na koniec porozmawiamy sobie troszeczkę o tym, wrócimy do tematu pod tytułem telegonia. Podzielę się z Państwem swoimi takimi ostatnimi wrażeniami z tego chociażby tytułu, że zrobiłem taki można powiedzieć mały test i wpisałem jako jedno z pytań na egzaminie dla studentów, których uczę, no pytanie pod tytułem: czym jest telegonia? Oczywiście wcześniej troszeczkę ten temat omówiłem, co niektórym studentom, tym, którzy byli na tyle chętni, dałem też informacje, gdzie należy szukać jakichś większych informacji, znaczy treści na temat wyjaśnienia pojęcia telegonii, czym ona w istocie rzeczy jest. No i ciekawy jestem również, bo Państwu już też parę razy wspominałem o telegonii, czy wśród Państwa są osoby, które no, zainteresowały się tematem. Myślę, że samo pojęcie tego, czym jest telegonia jako takie, no, zasługuje na uwagę i na takie głębsze rozpatrzenie w aspekcie nie tylko seksu jako takiego, ale i wielu, wielu innych rzeczy, o których sobie tutaj mówimy. W każdym bądź razie do tego sobie wrócimy na koniec. Zacytuję Państwu troszeczkę takich też i spostrzeżeń w stosunku do tego, co się dzieje obecnie również na naszym rynku. Powiedziałbym, może złe słowo o rynku, ale i w polityce, i w takich no, zachowaniach społecznościowych, gdzie no, jakby nie było, polityka wymusza pewne zachowania. Nie do końca one mogą, że tak powiem, licować z prawdą. No tutaj co do polityków nie będziemy się wypowiadali. W każdym bądź razie wracamy do jogi oddechu. Drodzy Państwo, jeżeli tutaj, to od razu pokażę Państwu w tle pozycję, z której czerpię, że tak powiem, źródło informacji do tych ostatnich dwóch artykułów. Powiem, że to dosyć rzadka pozycja, ale osoby, które są zainteresowane, zapewne do niej dotrą. Skończyliśmy ostatni program. Czytałem pewne elementy, które dotyczą lewego nozdrza. Dzisiaj na początku sobie wprowadzimy, opowiemy sobie o pewnych właściwościach, które są przypisane lewemu nozdrzu, prawemu. A później, że tak powiem, zacytuję Państwu te wszystkie czynności, które są związane z oddychaniem prawego nozdrza. Także, jeżeli chodzi o lewe nozdrze, i tutaj mówimy o właściwościach, to
lewym nozdrzem powinniśmy de facto oddychać w takie dni jak poniedziałek, środa, czwartek, piątek. Cykl to jest cykl wschodu słońca. To, o czym sobie rozmawialiśmy, ja nie będę wracał do tego, jak należy rozpatrywać te cykle, bo o tym mówiliśmy sobie tydzień temu. Kierunki to są kierunki, których należy unikać w podróży właśnie wtedy, w te dni, wtedy, kiedy oddychamy lewym nozdrzem, to jest wschód i północ. Jednakże podróżowanie w tych kierunkach podczas wykonywania pewnych rytuałów tantrycznych przynosi pozytywne rezultaty. I to jest taka jakby wskazówka, że to nie jest taki determinant, że jeżeli powiedzmy sobie mamy dzień właściwy dla oddychania lewym nozdrzem, to podróżowanie w tych kierunkach jest niewłaściwe. Tutaj odpowiednie techniki mogą spowodować to, że będzie to mimo tego, że ta podróż jest niewskazana w tym kierunku, jednak pozytywny miało wydźwięk i aspekt. Lewe nozdrze ma naturę magnetyczną, żeńską, lunarną, zasadową. Ja może tutaj przeskoczę, też Państwu pokażę, bo u nas dzisiaj teraz się mówi o pewnych rzeczach związanych z naturą budowy ciała człowieka, tak, że mamy lewą stronę o potencjale ujemnym, a prawą o potencjale dodatnim. Tu jest taki rysunek pokazujący, to jest takie starożytne pojęcie strony prawej strony męskiej ciała, która jest pokazana jako Shiva, oraz lewej strony jako Shakti. Jest to pokazane jako bóstwo hinduskie, to bóstwo, no ja dokładnie nazwy nie pamiętam, chociaż zaraz zobaczymy, jak to pisze, Ardha Nasihvara. W każdym bądź razie ten rysunek, zobaczcie Państwo, dawno, dawno temu już mówił o tym, że tak naprawdę i nasze ciało ma dwoistą naturę. W każdym bądź razie, może tutaj, nie wiem, ten rysunek, to zdjęcie wyszło trochę nieostre, ale myślę, że jako tło będzie fajnie obrazowało temat, o którym sobie dzisiaj rozmawiamy. Czyli lewe nozdrze, natura magnetyczna, żeńska, lunarna, zasadowa. Jest ona odpowiednia dla działalności pokojowych. I długość cyklu to jest 1-2 godziny, chodzi o oddech. I związane są one z półkulą mózgu, z prawą półkulą mózgu, a lewą stroną ciała. I to trzeba sobie też, że tak powiem, troszeczkę zakodować, że jeżeli mówimy o lewej stronie ciała, to mówimy o prawej półkuli mózgu, bo to jest tak mniej więcej ułożone. Dlaczego tak jest? Nie wnikajmy może w to zostawmy naukowcom. Po prostu to trzeba przyjąć jako pewnego rodzaju zasadę. Nawa sanskrycka to jest Ida, chemia ciała, dominuje śluz przy lewym nozdrzu. A teraz właściwości prawego nozdrza. Dni, niedziela, wtorek i sobota. Czyli dzisiaj, skoro mamy niedzielę, jest to taki dzień, w którym powinniśmy w przewadze, to nie znaczy, że cały dzień, tak, ale w przewadze oddychać prawym nozdrzem. Czynności, które zaczynamy od prawego nozdrza. Mówimy o takim świadomym oddychaniu i zwróceniu pewnej uwagi. Są, tak jak już wspomniałem wcześniej, osoby, które w sposób świadomy mogą regulować oddychanie danym nozdrzem po to właśnie, żeby na przykład zniwelować sobie ból głowy. Nie trzeba używać jakichś nie wiadomo środków wyszukanych. To są naprawdę bardzo proste metody i bardzo tanie, tak? Tylko wystarczy się na sobie skupić. Nikt nas tego nie uczy, no bo po co, tak? Lepiej kupić tabletkę przeciwbólową. A mało kto, proszę drodzy Państwo, nim kiedykolwiek w życiu zastosujecie sobie tabletkę przeciwbólową, żebyście przeczytali skutki uboczne, jakie są wypisane na tych ulotkach. Ludzie bardzo często bezwiednie kupują, boli, no to trzeba coś zrobić, żeby nie bolało. No, poczytajcie, naprawdę warto sobie uświadomić i zdać sobie sprawę z tego, czy nie lepiej popracować nad sobą, zastanowić się, co ten ból mi mówi, nad czym mam popracować w sobie, aniżeli po prostu go zlikwidować bez dociekania źródeł i prawdziwej istoty tego, czym ten ból jest i po co on się pojawił. Także jeżeli mówimy o cyklach, to jest cykl zachodu księżyca. Kierunki, których należy unikać podczas podróży, oddychając prawym nozdrzem, to jest
zachód i południe. Oczywiście pod tym samym warunkiem, o którym wcześniej mówiliśmy. Poziomy wpływów to jest w tył, w prawo i niżej. Osoba poruszająca się w tych kierunkach staje się podmiotem wpływów odpowiedniego nozdrza. W takiej sytuacji staje się łatwe uzyskanie korzyści dla tej osoby lub wpływanie na jej myśli. Ja chyba pominąłem przy lewym nozdrzu. Przy lewym nozdrzu te poziomy wpływów to jest w przód, w lewo i wzwyż. Przód, lewo, wzwyż, czyli lewe nozdrze, przód, lewo, wzwyż, prawe nozdrze w tył, w prawo i poniżej. Natura prawego nozdrza jest elektryczna, męska, solarna, czyli można powiedzieć słoneczna, tak, i kwasowa. Także zobaczcie Państwo, tutaj to też musi być równowaga między tym w naszym organizmie. Lewe nozdrze jest odpowiednie dla działań trudnych, takich działań, które stawiają przed nami jakieś wyzwania. Tak jak, przepraszam, prawe nozdrze, chyba że tam się przejęzyczyłem. Prawe nozdrze jest właściwe dla działań trudnych, czyli jeżeli mamy zrobić coś trudnego, dobrze jest przestawić swój oddech na prawe nozdrze. A jeżeli mamy działania pokojowe, to tutaj właściwym, odpowiedniejszym byłby oddech przez lewe nozdrze. I również długość cyklu jest 1 do 2 godzin. Prawe nozdrze związane jest z lewą półkulą mózgu, a z prawą stroną ciała, czyli odwrotnie jak poprzednio. Dominacja ranek po pełni. Nazwa sanskrycka, coś mi dzisiaj wymawianie tych słów nie wychodzi, to jest pingala. I chemia ciała dominuje żółć, tak jak w przypadku lewego nozdrza śluz dominuje w ciele, tak w przypadku prawego dominuje żółć. I tutaj mamy tak pokrótce omówione, tylko sygnalizacyjnie, no, właściwości tychże nozdrzy. Ja poprzedni program skończyłem na etapie wskazywania czynności związanych z lewym nozdrzem. Dzisiaj sobie pozwolę wymienić te czynności, które są właściwe dla oddychania prawym nozdrzem. I to są takie czynności niestałe, wymagające na przykład przemieszczania się. Czynności czasowe lub prace, które można zakończyć szybko. Prawe nozdrze jest też właściwe dla podróży do bliskich miejsc, dla podróży powrotnych, jeżeli wracamy, tak, do domu, do studiowania lub nauczania sztuk walki, studiowanie trudnych umiejętności i destrukcyjnych nauk, pisanie manuskryptów. Też jest właściwe dla prawego nozdrza. Praktykowanie szastr, praktykowanie tantry, jantry i mantry, także wszelkiego rodzaju no, technik tantrycznych. Praktykowanie, dobrze jest w tym momencie zacząć to od prawego nozdrza i oddychać prawym nozdrzem podczas tych praktyk. Zniszczenie kraju, rąbanie drwa, palenie ogniska, rżnięcie kamieni szlachetnych, rzeźbienie, można powiedzieć obróbka, tak? Przyjmowanie dobroczynności, pożyczanie pieniędzy od innych. 14. Oddawanie się czynnościom seksualnym, ale tylko mężczyźni. Także warto, tak? Jeżeli tantra i oddech tantryczny o tym mówi, to znaczy, że tutaj te efekty mogą być no, dosyć ciekawe. Zresztą to o seksie sobie dzisiaj porozmawiamy też w kontekście tego, jak społeczeństwo podchodzi do tych elementów, jak deprawuje młodzież i dzieci. Ja Państwu też pozwolę sobie dzisiaj zacytować pewne rozwiązanie prawne, które zostało wyprodukowane w Unii Europejskiej w tamtym roku, ale do tego sobie dojdziemy. Dzisiaj mówimy o tych, ja mówię, każdą czynność, każdą rzecz w życiu można wynieść pod niebiosa i każdą można zohydzić, każdą można zniszczyć albo sprowadzić do bardzo, bardzo takich niskich wibracji. Prawym nozdrzem powinniśmy również oddychać podczas sprzedawania bydła. Prawe nozdrze przeważa wtedy, kiedy popełniamy jakieś takie przestępstwa i robimy praktyki korupcyjne. No, warto czasami zwrócić uwagę na to, co się dzieje z naszym organizmem, bo te pewne rzeczy dzieją się też i bezwiednie. Prawe nozdrze powinno przodować, kiedy
tępimy, trujemy lub podporządkowujemy sobie wrogów. Polowanie, zabijanie, dzierżenie miecza, praktykowanie medycyny też jest właściwym dla prawego nozdrza. Walka, pojedynki, zapasy, boks. Widzenie króla, spotkanie i rozmowy z urzędnikami. Prowadzenie pojazdu, dyskusja lub debata, wspinanie się na górę. Wzywanie i panowanie nad złymi duchami, ułaskawianie trucizn. Rozkazywanie, wydawanie poleceń. Hazard, przepływanie przez rwącą rzekę. Opanowanie mantry dla władzy, siły i odwagi. Wiedza o rzeczach nieznanych i niewidzialnych. Oczyszczanie się poprzez wymioty, lewatywę, oczyszczanie gardła, płukanie dolnej części przewodu pokarmowego, oczyszczanie zatok, ćwiczenia hatha jogi, ale również i na przykład używanie trucizn czy narkotyków, tak? Narkotyki są truciznami, niektórzy to lubią, ale nie proponuję, ale prawe nozdrze, przyuważcie, czasami jak to jest. Uważam, że kawa też jest pewnego rodzaju narkotykiem, więc zauważcie, jak wasz organizm reaguje w momencie, kiedy zaczynacie pić kawę. Poskramianie lub jazda na czworonożnym zwierzęciu. Picie alkoholów, picie napojów alkoholowych, jedzenie i wydalanie. Kąpanie się. Uwodzenie płci przeciwnej, ale też tylko mężczyźni. Wyrażanie gniewu. Prace iluminacyjne, praca z kontami, liczeniem, przygotowywaniem ksiąg rachunkowych. I to tak ogólnie o tych takich, powiedziałbym, czynnościach właściwych związanych z danym nozdrzem. Troszeczkę powiem Państwu o działaniach szuszumny. W oddychaniu szuszumny nozdrza pracują razem, a przepływ powietrza jest jednakowy. Szuszumna dominuje również wtedy, kiedy nozdrza zmieniają się szybko. Oddychanie tymi nadi jest zabójcze. Jeżeli oba nozdrza pracują jednocześnie dłużej niż 5 godzin z rzędu, powoduje to śmiertelną chorobę. Według Ajurwedy, tutaj małe przypomnienie, Aju to życie, Weda to wiedza, czyli Ajurweda to nauka godziwego życia, czyli według Ajurwedy starożytnego hinduskiego systemu medycznego podczas dominacji szuszumny w chemii ciała dominuje element powietrzny. Oddech ten przeznaczony jest jedynie do uspokajania systemu i przygotowywania go do zmiany nozdrzy. Nie powiedzie się żaden plan poczyniony podczas dominacji szuszumny. Działania pozostaną niezakończone, śluby złożone w czasie złamane, a dobroczynność będzie bezużyteczna. Praktykowanie postu i medytacji podczas dominacji szuszumny przynosi całkowite pochłonięcie w subtelnym źródle wszelkiego istnienia. Tylko poprzez koncentrację umysłu, medytowanie, zachowywanie milczenia i recytację mantr można uleczyć trucizny szuszumny. Wiele problemów psychologicznych zachodu spowodowanych jest dominacją lewej półkuli mózgowej. Czyli lewa półkula wiąże się z oddychaniem, tak, prawym nozdrzem. Tak naprawdę powiem Państwu, zależy mi na tym, żebyście po wysłuchaniu przynajmniej raz tych programów, to jest dosyć trudny temat, zwłaszcza dla kogoś, kto nigdy nad tym się nie pochylił i nie rozważał tego tematu, ale jak parę razy przesłuchacie, to tak naprawdę nie są to jakieś zawiłe rzeczy, ale żebyście po prostu też pamiętali o pewnych powiązaniach w ciele, czyli lewa półkula mózgu to jest oddech związany z prawym nozdrzem. Generalnie sądzi się, że u ludzi świata zachodu dominuje lewa półkula mózgowa, podczas gdy u ludzi z kultur plemiennych, na przykład u Indian czy w Afryce, dominuje bardziej prawa półkula. Tak więc problem dominacji jednej z półkul istnieje i na wschodzie, i na zachodzie. Jest to problem, który można łatwo rozwiązać poprzez obserwowanie nozdrzy i okresowe ich regulowanie. Jak dobrze Państwo sobie zdajecie sprawę, lewa półkula odpowiada za myślenie takie analityczne, takie za intuicję, za takie rozumowe, bardzo takie intelektualne podejście do rzeczywistości. Znowuż, czyli to, co cechuje ludzi zachodu. Znowuż, prawa półkula jest taką półkulą intuicyjną, taką, gdzie my czytamy, powiedziałbym, te subtelne sygnały, które docierają do nas z otaczającej nas rzeczywistości.
Teraz troszeczkę też Państwu przybliżę zachowania związane z lewą i z prawą półkulą mózgu. Ja tak ogólnie przed chwileczką powiedziałem, ale to będzie w kontekście zaraz do tego, o czym sobie powiemy, czyli te zachowania odkryte przez współczesną naukę zostały intuicyjnie zebrane przez tantrystów, którzy już dawno temu nauczyli się pracować ze sfarą, czyli z oddechem. Dzisiaj nauka to potwierdza, a Państwo sobie zweryfikujcie, czy rzeczywiście tak jest. Czyli jeżeli chodzi o zachowania tożsame dla myślenia lewą półkulą. Wzrastają umiejętności wymowy, pisania, prowadzenia abstrakcyjnej konwersacji, słownictwo staje się bogatsze i bardziej zróżnicowane. Lewa półkula lubi dyskusję, odpowiada na pytania bardziej szczegółowo, rozszerza wypowiedź. Człowiek staje się wtedy bardzo gadatliwy. To chyba coś dla mnie, tak? Staje się bardziej uważny na to, co mówią inni. Nie reaguje na intonację dźwięku czy emocje ukryte za nimi. Nie potrafi rozróżnić dźwięków wydawanych przez mężczyznę i kobietę. Nie potrafi rozmaitych elementów łączyć w pary. I to jest chyba problem dzisiejszej nawet młodzieży. Tak jak patrzę trochę na studentów, powiem tak, czytać to jeszcze czytamy, ale bardzo trudno czytamy ze zrozumieniem, jeżeli chodzi o ludzi Zachodu. To jest takie wyszukiwanie tych treści, które są gdzieś głębiej ukryte w czytanych tekstach. A łączenie jeszcze tego w pary, no czasami trzeba to połączyć w dużo bardziej, że tak powiem, powiązane elementy, aniżeli tylko w pary. Lewa półkula to jest również zmniejszanie umiejętności rozpoznawania. Wyobraźnia i percepcja zostają upośledzone. Jeżeli skupiamy się i myślimy i oddajemy, można powiedzieć, taki w cudzysłowie hołd lewej półkuli, no to nasza wyobraźnia i percepcja no, na tym tracą. Pozostaje tak zwana pamięć długoterminowa, zmniejsza się ta pamięć krótkoterminowa. Nie odróżnia się lata od zimy, to tak często bywa, kłopoty ze wzrokiem. Taki człowiek jest niefrasobliwy, ale towarzyski, czarujący, optymistyczny. A teraz jeżeli chodzi o zachowania związane z prawą półkulą, a co zostało dawno temu tak przez tantrystów opisane. Prawa półkula to pamięć niewerbalna, myślenie emocjonalne i konkretne. Gwałtownie znika umiejętność mówienia. Trudności w przypominaniu sobie nazw przedmiotów codziennego użytku, choć rozpoznaje się same przedmioty. Na pewno zdarza się Państwu czasami coś takiego, ja to mówię, że czasami medytujemy, nie zdając sobie sprawy z tego, że medytujemy i wpadamy w taką jakby próżnię i coś oczywistego. Wiemy, o co nam chodzi, ale nie potrafimy tego nazwać. Więc to jest sygnał taki, że w tym momencie właśnie no, górę wzięła w nas nasza prawa półkula mózgu. Prawa półkula również odpowiada za używanie krótkich, prostych zdań, takich konkretnych wypowiedzi. No tożsame chociażby dla wojskowych, u których się no, uczy takich pewnych zachowań, chociaż nie zawsze, bo jak to mówią, reguła potwierdza wyjątek, ale myślę, że powinniśmy być wszechstronni. Prawa półkula no, mówi też o tym, że mniej mówimy, tak? Jesteśmy konkretni, mniej wypowiadamy, mniejszy słowotok tego wszystkiego. Ja czasami używam bardzo wielu słów, bardzo różnych określeń po to, żeby Państwu pomóc niejako no, znaleźć to wytłumaczenie, które będzie dla Was właściwe, które do Was przemówi, tak? Bo każdy z nas porusza się pewnymi pojęciami tożsamymi dla jego doświadczenia, dla jego poziomu percepcji. Dlatego tak trudno jest no, zrozumieć siebie nawzajem, jeżeli stoimy na straży, że tak powiem, własnego słownictwa fachowego, nie wychodzimy niejako naprzeciw rozmówcy. No ale właśnie prawa półkula coś takiego ma do siebie. Daje również ona odpowiedzi za pomocą min, gestów zamiast słów. Trudności w prowadzeniu konwersacji. Milczy, nie zwraca uwagi na mowę. Słyszy tylko głośne dźwięki, wciąż rozróżnia nastroje i intonacje. Potrafi rozróżniać dźwięki wydawane przez kobiety i mężczyzn. Słyszy dźwięki niewerbalne, rozpoznaje tony i muzykę, lecz nie słowa.
Zmniejszenie się percepcji werbalnej, selektywne polepszenie wszelkich aspektów percepcji wyobraźni. Łatwo, harmonijnie łączy kolory, potrafi szybko ocenić niedokończony rysunek i wskazać jego wady. Prawa półkula to zanik wiedzy teoretycznej, takiej wiedzy szkolnej. Pamiętacie Państwo, ja czasami mówię, że człowiek urodził się mądry, a później poszedł do szkoły. No coś w tym jest. Chociaż może nie do końca, bo szkoła też nam pozwala ubrać w słowa pewne rzeczy, tak? Jak już popatrzymy sobie na tożsamość pewnych cech związanych z zachowaniami przypisanymi danej półkuli. Prawa półkula mózgu odpowiada za kształty figury, które pozostają w harmonii, zanik orientacji w przestrzeni, zanik orientacji w czasie. Przy prawej półkuli, która przoduje, człowiek jest przygnębiony i ponury. I to jest taka mała uwaga, że zachowania te przedstawione pochodzą z badań przeprowadzonych na ludziach chorych, tak więc niekoniecznie muszą się odnosić do wszystkich. Tu chodzi o to też, żebyście Państwo dosłownie pewnych rzeczy, o których ja mówię, nie brali, ale żebyście sobie zbudowali własny ogląd tego, o czym sobie tutaj mówimy. Celem Swara Jogi było nauczyć człowieka odprężać się i być świadomym swojego stanu przed podjęciem jakiejkolwiek działalności oraz żyć w nieustannej świadomości swojego wewnętrznego i zewnętrznego świata. Człowiek często rozprasza myśl czy pomysł, a wtedy zaczyna on postępować według swojego widzimisię, nie zwracając uwagi na swój aktualny stan. Obserwując nozdrza oraz nieustannie będąc świadomym tego, która strona ciała jest aktywniejsza, człowiek rozwija nawyk powracania do stanu odprężenia. Praktyka ta pozwala również na decydowanie, czy dana czynność powinna być zrobiona natychmiast, czy należy z nią poczekać, póki nie zmienia się nozdrza. Można również decydować o zmianie nozdrzy siłą woli. Tak jak już tutaj wcześniej mówiliśmy, no to jest już taka właściwość dla joginów tożsama, którzy potrafią to robić siłą woli. Mówiliśmy sobie tydzień temu o tym, jak to robić troszeczkę może nawet fizycznie, ale warto nad tym popracować, bo często też powtarzam, że wszystko można zrobić, tylko w odpowiednim stylu, no i w odpowiednim czasie. I ten czas między innymi, no można sobie w tym momencie niejako w pewien sposób wypracować, obserwując daną sytuację. Ludzie Zachodu mają często taką zdolność do nie oglądania się na okoliczności. Tu, teraz, mój interes jest najważniejszy, ja to muszę teraz załatwić. To jest bardzo często tożsame dla, nie wiem czy Państwo na pewno mieliście do czynienia z różnymi ludźmi pracującymi chociażby w marketingach sieciowych. Ja czasami używam takiego określenia, że tutaj jest ta subtelna, to jest zawód jak każdy, tak? Ale czasami ci ludzie przeginają, stają się takimi naganiaczami, niepatrzącymi tak naprawdę na potrzeby tego drugiego człowieka. On ma swoją potrzebę, musi sprzedać, nieważne co, on to musi sprzedać i narzucają tą swoją postawę, są wręcz no, czasami agresywni, a na pewno nie mili w takim kontakcie. Stąd być może taka negatywna opinia krąży wokół ludzi parających się tym zawodem. W każdym bądź razie, no coś jest tutaj, tak, w zachwianiu równowagi między nie tylko oddechem, danym nozdrzem, ale i w postawach. Omówimy sobie jeszcze troszeczkę, tutaj macie taki Państwo rysuneczek na temat właśnie powiązania mózgu z oddechem. Bardzo ciekawie jest to pokazane, tak, że tutaj są nozdrza i w zależności od tego, jak którym nozdrzem, to proszę bardzo, i połączenie z lewą czy z prawą półkulą mózgu. Tutaj trochę może nie ostre, pokazane jest ciało modelowate w mózgu. Ja może troszeczkę sobie pomogę. Pod wzgórze, płaty wzrokowe. No, myślę, że na tym etapie to nie ma sensu więcej o tym gadać, ale tutaj... tutaj jest właśnie pokazany opływ tych energii związanych z oddechem, tak? Nadi księżycowy, jak przepływa. Ja chyba wyłączyłem sobie wskaźnik, więc nie będzie widać na
na ekranie, jak pokazuje ten opływ, ale jak Państwo się przyjrzycie, powinno być to widoczne. Szuszumna, czyli oddech środkiem, nadi księżycowe lewą stroną, tak, nadi słoneczne prawą stroną. Bardzo pięknie pokazane pewne rzeczy. Do tej pory przedyskutowaliśmy problem cyrkulacji oddechu nosowego jako związek z nerwami i nadi oraz jego okresową zmianę, która wpływa na lateralizację i dominację półkul mózgowych. Sfara yoga naucza również metod obserwacji obecności w organizmie tak zwanych pięciu elementów. Zapewne Państwo wiecie o tym, że w Chinach zwraca się właśnie mocną uwagę na teorię pięciu elementów i tutaj poprzez oddech można również kontrolować te pięć żywiołów, można powiedzieć w ten sposób. Wiedząc, na jakich zasadach owe pięć elementów funkcjonuje w naszym ciele, będziemy mogli rozwinąć świadomość składników naszych uczuć i emocji. Pisma jogiczne zapewniają, że prawdziwe poznanie siebie jest niemożliwe bez stania się tattavatit, czyli bez wychodzenia poza elementy tego, czym jesteśmy. Niektórzy mówią, tak jakby wyjść z siebie, stanąć obok i się przyjrzeć sobie. Warto popraktykować takie rzeczy, jest to możliwe, proszę mi uwierzyć. Mówią też, że należy stać się obserwatorem tych elementów, gdyż wszystkie zmiany fizjologiczne i psychologiczne pochodzą od mutacji gun, czyli właściwości natury, i tatw, czyli elementów. Sfara yoga dostarcza praktycznych środków do obserwowania tych elementów. Zmiany w chemii ciała są źródłem różnorodnych stanów psychologicznych. Zmiany te zachodzą okresowo i w specyficznym porządku. Są one powiązane z pięcioma elementami, które są podstawą istnienia wszystkich zjawisk. Według starożytnych pism elementy są podstawą wszystkich form. Cztery z nich, czyli ziemię, wodę, ogień i powietrze, uznawali Grecy i Egipcjanie. Wierzyli w nie też chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie. Piąty element, Akasza, znany był też Hindusom. Chińczycy również wierzyli w pięć elementów, lecz były nimi drewno, ziemia, ogień, metal i woda. W jodze Akasza zajmuje pozycję najwyższą, gdyż jest źródłem pozostałych czterech elementów. Czyli można powiedzieć, że pozostałe cztery pochodzą właśnie z Akaszy. Zanim omówimy, jak elementy i ich atrybuty ujawniają się w oddechu nosowym, opiszemy je. Ja myślę, że to są takie proste opisy i warto, żebyście Państwo się z tym zapoznali. Elementy są istotą podstawowej zasady inercji świadomości. W wyniku ewolucji powstały trzy pola. Pole świadomości mentalnej, stworzone przez sattwę, czyli pierwotną zasadę odczuwania. Drugie to pole siły, stworzone przez rajas, pierwotną zasadę energii. W tym polu świadomość istnieje jako częstotliwość i wibracja. I trzecie to pole materialne, stworzone przez tamas, pierwotną zasadę inercji. W tym polu świadomość istnieje w formie inercji. Elementy należą do pola materialnego, które stworzyło materię i antymaterię. Składają się one... Wchodzimy tutaj już w pojęcia fizyki. Zresztą, wiecie Państwo, ja nie potrafię, że tak powiem, rozdzielać pewnych rzeczy, których mówimy na co dzień od... Zobaczcie, jak bardzo jest wiele elementów spójnych między tym, co nazywamy religią, a między tym, co nazywamy nauką. I te podziały, które sztucznie stworzono, te antagonizmy, które to tak jakby, powiem szczerze, nie wiem, lewa strona ciała zwalczała prawą stronę ciała. No, to są tej natury różnice, które nam zaimplementowano. To jest bezsens walki. Tutaj świadomość rozróżniania tych różnic i umiejętność łączenia ich, no to jest ogromna, że tak powiem, korzyść dla kogoś, kto to potrafi robić.
Składają się one z kontinuum energii przechodzącej od najsubtelniejszego do najgęstszego i najbardziej zwartego poziomu wibracji. Na najbardziej, zresztą tutaj dochodzimy do wibracji, zresztą mówiliśmy sobie już nie raz o tym, że o medycynie tak zwanej informacyjnej. Ja w kontekście telegonii też będę mówił o informacji, bo to informacja tak przebija się wszędzie. Bym powiedział, że informacja znajdująca odbicie w grubej materii jest takim najbardziej przemawiającym poprzez nasze zmysły elementem, ale nie jedynym. Na najbardziej zwartym poziomie wibracji energia posiada masę, gęstość, zapach, smak, formę i dotyk, szorstkość, gładkość, równość lub nierówność i jest bezwładna, gdyż jest produktem zasady inercji. Jest to właśnie element ziemski. W tradycji hinduskiej planeta Ziemia nie jest odpowiednikiem elementu ziemskiego, gdyż to właśnie element ziemski dominuje nad planetą. Zapach jest cechą charakterystyczną tego elementu. Przykładem związku zapachu z elementem ziemskim jest sandałowiec w Indiach. Może rosnąć w każdym miejscu tego kraju, lecz nie ma on żadnego zapachu, gdyż nastąpiła zmiana gleby. Gdzie sandałowiec rośnie naturalnie, jego zapach jest silny. Podobne odkrycie dotyczy nasion azjatyckiego ziela zwanego fenugreek. Nasiona te łatwo się wysiewa i w domu, i na powietrzu, lecz silny zapach pochodzący z ziemi, gdzie ziele to rośnie naturalnie, jest nieobecny. Ja bym to połączył z tym, o czym mówi Anastazja, z przywiązaniem do ziemi, do tego, co ona nazywa tak zwaną przestrzenią miłości. No, nam się wpaja pewnego rodzaju sztuczne wartości. Szukamy tego szczęścia nie wiadomo gdzie, ale tak naprawdę ono jest tam, gdzie się urodziliśmy i stąd być może podświadomie wielu ludzi no, pilnuje tego miejsca, w którym jest i broni tak różnymi sposobami, nie wiedząc jak, nie rozumiejąc na czym to polega, wręcz nawet i agresją. To nie o to chodzi. Tutaj zrozumienie, że tak naprawdę możemy pełnię swojej osobowości, istoty, pełnię swojej istoty okazać, pokazać w miejscu, gdzie się naprawdę urodziliśmy. Dlatego pewnym siłom też zależy na tym, żebyśmy w oderwaniu od ziemi, że tak powiem, funkcjonowali. I to jest dla mnie chore. Ja się przyznam Państwu, że no, wiosna już niedługo, ja w tym roku mam zamiar, niezależnie od tych naszych tutaj wspólnych działań wolnej ludzkości, są osoby, jest około 40 rodzin, jest taka grupa, gdzie no, szukamy około 80-100 hektarów, gdzie byśmy tam wspólnie zaczęli cokolwiek fajnego działać. Ale niezależnie od tego, ponieważ no, póki co mieszkam tu, gdzie mieszkam, i niezależnie od tego, co tam już wcześniej zrobiłem, w promieniu jakichś 15, maksymalnie 20 km od miejsca, gdzie mieszkam, będę chciał kupić sobie hektar, do 2 hektarów. Najlepiej by było, żeby to były 2 hektary gdzieś pod lasem. I do czego Państwa bardzo mocno zachęcam. Ja wykładam przedmiot bezpieczeństwo wewnętrzne na wyższej uczelni i powiem szczerze, no, integralną częścią tych moich wykładów było zachęcanie studentów do tego, aby zadbali o, jak ja to im mówiłem, takie swoje koło ratunkowe, tak? O taką własną przestrzeń. Docenicie Państwo w przyszłości, jak wielkim bogactwem jest świadomość, a nie tylko świadomość, ale i prawne posiadanie własnego kawałka ziemi, na którym nie będziecie uprawiali monokultur, ale będziecie to uprawiali zgodnie z własnym sumieniem, z własną wiedzą, własną intuicją, bo jeżeli człowiek się otworzy na tą intuicję i tak jak Anastazja mówi, ziarno wysiane wcześniej potrzyma w ustach i da temu ziarnu wibracje od swojego organizmu, tutaj mówimy o tych wibracjach bardzo gęstych, ale jeżeli połączymy wibracje subtelne pochodzące z naszego ciała i wkodujemy je w tą wibrację ziarna, w którym jest zaklęte życie, to proszę mi uwierzyć, owoce na przykład z tak posadzonej jabłoni w przyszłości dadzą Państwu i Państwa dzieciom no, najlepszy pokarm, jaki tylko można sobie wyobrazić, bo takie jabłko zabezpieczy Wasz organizm we wszystkie witaminy i mikroelementy na cały dzień. My dzisiaj pewnych rzeczy jeszcze może nie rozumiemy. Ja wiem, że słuchają mnie ludzie bardzo świadomi, ale chcę Państwu też pokazać poprzez właśnie oddech, jak właśnie te subtelne rzeczy, na które nie zwracamy uwagi, mają wpływ na te rzeczy, które często zasłaniają nam obraz prawdziwej rzeczywistości.
W każdym bądź razie to, co tutaj mówiliśmy sobie o sandałowcu chociażby, tak, on gdzieś tam będzie żył, będzie funkcjonował, tak jak my dzisiaj sobie tam funkcjonujemy jakoś w tych blokach, w tych murach betonowych, ale jest to tak, bym powiedział, nie do końca tak, jak powinno być. Gdzieś brakuje tego czegoś, tego zapachu, tej subtelności. Po przeniesieniu do poziomu o wyższej częstotliwości element ziemski traci gęstość. Substancja staje się płynna, natomiast zachowuje formę i dotyk. Przechodzi przez inne rzeczy i staje się materiałem wiążącym. Cechą charakterystyczną tego elementu jest smak. Wiadomo, że smak zmienia się wraz ze zmianą wody. Element wodny swoją płynną formą obejmuje wszystkie substancje. Zobaczcie Państwo, tutaj bardzo fajnie, tak spokojnie, delikatnie, no, uzmysławia się, no, nam również, czym jest smak, czym jest w tym momencie zapach. Smak jest, jakby można powiedzieć, elementem przypisanym do troszeczkę innego nośnika w tej grubej materii. Wraz ze wzrostem wibracji skumulowany ruch generuje temperaturę i światło. Płynność zanika i pozostaje tylko właściwość formy, dotyku i dźwięku. Energia na tym poziomie nazywana jest elementem ognistym. Cechą charakterystyczną tego elementu jest forma. Wraz ze wzrostem intensywności ruchu cząstek forma ulega zatraceniu. Przestają się też wydzielać ciepło i światło. Pozostają tylko właściwości dotyku i dźwięku. Masa, płynność i forma znikają. Jest to element powietrzny. Jest on pierwotnym sprawcą ruchu. I w końcu, kiedy materia traci wszystkie swoje właściwości dotykowe, dociera do najsubtelniejszego pokładu wibracji. Dźwięk jest cechą charakterystyczną, która istnieje tu w formie częstotliwości. Energia ta, w której materia istnieje w swojej eterycznej formie, znana jest pod nazwą elementu Akasza. W czasie ewolucji pola materialnego, należącego do pierwotnej zasady inercji, energia istnieje w formie częstotliwości i powoli materializuje się jako powietrze, ogień, woda i w końcu jako ziemia. Ziemia jest najbardziej gęstą, najbardziej zwartą formą energii. Atomy są tu rozmieszczone ściśle i mają wiele swobody poruszania się. W wodzie są one mniej ściśle rozmieszczone, są bardziej rozproszone, co rozszerza zakres częstotliwości. W ogniu materia jest jeszcze mniej zwarta, a w powietrzu cecha ta w ogóle zanika. W Akaszy zaś indywidualne cząsteczki nie istnieją. Istnieją tylko te wibracje, które są poza polem materialnym. I tak naprawdę do tej pory mówiliśmy jedynie o polu materialnym, lecz wspomnieliśmy wcześniej, że rozwijając się, te trzy pola pracują jednocześnie. Pole siły, które zostało stworzone przez pierwotną zasadę energii, czyli pranę lub siłę życiową, przenika pole materialne. Ta energia praniczna operuje i w polu materialnym i mentalnym. Siła życiowa, inaczej mówiąc praniczna, przekształca materię nieorganiczną w materię żyjącą. Siła życiowa przekształca materię nieorganiczną w materię żyjącą. Siła życiowa, która generuje pole siły, sama znajduje się w polu świadomości materialnej, które jest generowane przez pierwotną zasadę odczuwania i dostarcza siły świadomości, która wybiera składniki do stworzenia organizmu odpowiedniego dla swojej manifestacji. Transformacja ta spowodowana jest skomplikowanym procesem, podczas którego proste substancje materialne stają się wysoce skomplikowanymi organizmami. Drodzy Państwo, nałóżcie sobie na to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że tak naprawdę to nie to, że świat kształtuje nas, to my kształtujemy nasz świat, ten mały świat, wchodząc w pewną rzeczywistość, powiedzmy w ten matrix, w którym są ogólne zasady już ułożone, my kreujemy samych siebie i to, co nas spotyka, jest odbiciem tego, co jest w nas. Może nie bardzo mi na tym zależy, ale chodzi o to, żebyście Państwo poczuli to, o czym ja mówię. Często gadam w ten sposób, że nasze ciało jest pewnym takim, no,
cudownym instrumentem, pokazującym bardzo wiele, wiele rzeczy mówiących o nas samych. I ta cudowność też polega na tym, że nie tylko jest odbiciem tego, kim naprawdę jesteśmy w danym momencie, w danej sytuacji, ale to jest taki no, też i cudowny aparat, który no, w specyficzny sposób wiąże naszą istotę duchową z tym obrazem, który my tak często pielęgnujemy, tak często zwracamy uwagę na ten obraz zewnętrzny. My na Zachodzie, z racji tego, że poszliśmy właśnie tą drogą lewej półkuli mózgowej, zwracamy uwagę na to, co zewnętrzne. Ostatnio nawet z kimś rozmawiałem, tak, z zewnątrz dbamy o higienę, to jest dzisiaj czymś normalnym i naturalnym, tak, ale jak rzadko dbamy o, nawet w aspekcie ciała fizycznego, o tą higienę wewnętrzną. Sprzątamy domy, myjemy się na zewnątrz, czyli sprzątamy nasz dom naszej duszy z zewnątrz, ale od środka? Zadam Państwu to samo pytanie. No na pewno tutaj wśród Was są osoby, które robią to częściej, tak? Ale kto ostatni raz robił sobie całodzienny post, oparty tylko i wyłącznie na wodzie? Kto pozwolił sobie na to, żeby oczyścić sobie swoje jelita, swój układ trawienia od środka, żeby posprzątać pewne rzeczy? My przez lata zjadamy różne pokarmy, mieszamy te pokarmy, wydaje nam się to czymś normalnym i oczywistym i nie dajemy odpocząć ani wątrobie, ani nerkom, ani innym organom wewnętrznym. A od jakości też tego pokarmu zależy też i jakość myśli, które nam później towarzyszą, które się rodzą w naszej głowie. Wprowadzamy ogromny chaos informacyjny, bo to, o czym ja często mówię, a zaraz w kontekście telegonii też będę chciał o tym troszeczkę Państwu przypomnieć, że zwrócić przynajmniej uwagę, może nie tyle przypomnieć, że pokarm to jest też pewien nośnik informacji. My zapomnieliśmy o tym, to nie tylko energia, na którą dzisiaj dietetycy zwracają uwagę. W naszym żywym organizmie istnieją trzy pola. Pole materialne, czyli ciało fizyczne, pole siły, czyli siła życiowa lub prana oraz pole mentalne, czyli świadomość każdej jednostki. I to, na co ja zwracam uwagę w momencie, kiedy ktoś się do mnie zwraca, to jest właśnie ta holistyka, czyli działanie z wszystkich tych trzech poziomów. Z poziomu pola materialnego, z poziomu pola siły i z poziomu pola mentalnego. Ja to często mówię bardzo prosto, tak? Żeby była pełna zgodność między tym, co robię, między tym, co myślę, a między tym, co mówię. I to jest bardzo ważne, bo wtedy nie oszukujemy sami siebie. Zdanie sobie sprawy z tej łączności i z tej synergii, że jedno wypływa z drugiego, wpływa no, bardzo szybko na poprawę funkcjonowania we wszystkich trzech płaszczyznach. I tak przy okazji, drodzy Państwo, skoro dzisiaj o tym rozmawiamy, wiecie o tym, że mamy nowy rok chiński, że zaczął się już no, oficjalnie, można powiedzieć, zupełnie nowy rok. Ja nie pamiętam, nie udało, znaczy nawet nie sprawdzałem, bo jakbym pewnie sprawdził w internecie, to bym wiedział, jaki znak chińskiego zodiaku teraz temu rokowi będzie przypisany. Ale ponieważ nowy rok, nowe porządki, do tej pory osoby, które się do mnie zgłaszały, informowałem oficjalnie, że nie biorę żadnych pieniędzy za pomoc, za wskazówki, ale od dzisiaj wprowadzamy nową zasadę. Ja się bardzo długo zastanawiałem nad tym, jak to zrobić, tak żeby to było w zgodzie ze mną samym i żebyście Państwo też na tym skorzystali. I wpadłem na taki pomysł, że osoby, które będą się do mnie zgłaszały o pomoc, ustalam z taką stawkę. Za godzinę pomocy, ukierunkowania i wsparcia to jest 100 zł. Rozmowa, załóżmy, nie ma znaczenia, czy się spotkamy, czy w tym momencie przez Skype, jest to 100 zł. Z tym, że bardzo często jest to tak, osoby, które mają na przykład no, pewnego rodzaju no, dużo rzeczy do zrobienia w organizmie, bo przeważnie u osób, które są oczyszczone, to mała korekta powoduje bardzo szybkie poprawy, więc tutaj nie muszę, że tak powiem, być towarzyszem w tej podróży do oczyszczenia organizmu przez dłuższy okres czasu, ale w zależności od tego, czy to będą 3 miesiące, czy pół roku, czy rok czasu,
to jeżeli osoba zastosuje się do wskazówek przeze mnie wskazanych, tak, czyli ustalonych, przekazanych, i to ja załóżmy, po pół roku oddaję, jeżeli ustalamy, że to zaufanie będzie oparte na pół roku, to jeżeli ta osoba wraca do tego stanu pożądanego, który sobie ustaliliśmy na początku, ja tą kwotę po prostu oddaję. Jeżeli to będzie współpraca przez rok czasu, to po roku czasu, to po pół roku oddaję połowę kwoty, jeżeli są postępy, a to widać od razu, bo to nie ma takiej opcji, żeby nie było postępów, jeżeli ktoś zastosuje się do moich wskazówek. A po roku w tym momencie, bo to wszystko zależy od stanu zaawansowania problemów zdrowotnych w danym organizmie, oddaję całość. I to jest taka umowa, uważam, która będzie mobilizowała osoby do tego, bo jak coś, to jest coś takiego, że jak ludzie nie płacą, to tego nie szanują. W momencie, kiedy ktoś parę złotych wyłoży, no to się weźmie w garść. A jeżeli jeszcze na końcu tej drogi czeka go nagroda, nie tylko ta w postaci zdrowia, ale również zwrotu pieniędzy, to myślę, że mobilizacja i rok konia, okej, rok konia, fajna rzecz, to... to efekty, myślę, będą szybciej. Będzie taka motywacja również dla lewej półkuli mózgu, a nie tylko dla prawej, tak? Bo tak gorzej u nas na Zachodzie z motywacją, jeżeli ta motywacja ma wypływać tylko i wyłącznie z prawej półkuli mózgu. Jest to takie troszeczkę irracjonalne, a my podchodzimy do tego bardzo, bardzo, tak powiedziałbym, materialnie, namacalnie. Także godzina 100 zł. Dla osób, które mieszkają poza granicami Polski, no tożsama stawka, powiedzmy, że to będzie, a to już osobiście, że tak powiem, z osobami, które będą się zgłaszały, nie ma znaczenia. Wracamy dalej. Myślę, że teraz wchodzenie w jakieś takie szczegóły nie ma sensu, bo dzisiaj nie skończymy tych wszystkich elementów. Chciałbym troszeczkę jeszcze o właśnie oddechu i pewnych przełożeniu na pewne elementy. Siła praniczna pobudza ośrodki do naturalnej, rytmicznej pracy. Pięć elementów generuje odpowiednie dla siebie częstotliwości, uaktywniając narządy zmysłowe oraz narządy pracy związane z nimi, a tym samym wpływające na organizm. Znając rytmiczny porządek uaktywniania tych ośrodków oraz ich działanie, możemy poznać nasze uczucia i emocje, a także nasze cele najwyższych i najniższych możliwości umysłowych. W praktyce Svara Yogi pięć elementów pojawia się i znika w czasie każdego godzinnego cyklu oddechowego. Punktem rozpoznania oddechu jest element powietrzny. Punktem rozpoczęcia oddechu jest element powietrzny. Zaczyna się w nim każdy cykl nosowy. W czasie jednej godziny robimy przeciętnie 900 oddechów, czyli 60 minut razy 15 oddechów daje nam 900 oddechów. W czasie tych 900 oddechów każdy element dominuje przez określony odcinek czasu. Przez około 20 minut, czyli 300 oddechów, dominuje element ziemski. Przez 16 minut, czyli 240 oddechów, dominuje element wodny. Przez 12 minut, czyli 180 oddechów, dominuje element ognisty. Przez 8 minut, czyli 120 oddechów, dominuje element powietrzny. I przez 4 minuty, czyli 60 oddechów, dominuje element akaszy. Tutaj pokażemy Państwu... akurat rysunek, tak, z przepływami energetycznymi, jeżeli chodzi o czakry. Jogina medytującego. Życie w świadomości. Żyć w nieustannej świadomości oznacza, że należy wiedzieć, co dzieje się wewnątrz nas, gdyż świat zewnętrzny jest postrzegany przez jednostkę zgodnie z jej stanem umysłowym. Każdy człowiek jest smutny. Świat zewnętrzny wydaje się całkiem inny od tego, kiedy człowiek jest, nie każdy, ale kiedy człowiek jest smutny, świat zewnętrzny wydaje się całkiem inny od tego, który widzi się, kiedy jest się szczęśliwym. Każda jednostka jest ograniczona wieloma niedostrzegalnymi więzami, które składają się na nasz układ odniesienia.
Stan chemii naszego organizmu wpływa na nastroje, uczucia czy niuanse emocjonalne, którymi postrzegamy świat zewnętrzny. Należy rozwinąć w sobie coś takiego, co się nazywa świadomością świadka, obserwując obiektywne własne zachowania, emocje i myśli. Dlatego ważne jest, aby nieustannie obserwować pracę swoich nozdrzy i rozumieć, że świat możemy postrzegać tylko poprzez pryzmat stanu własnego istnienia w danej chwili. Obserwacja elementów. Obserwując elementy podczas każdego cyklu oddechowego, można dokładnie poznać źródła myśli i percepcji. Należy zrobić 8 kroków. Tutaj w tle macie Państwo rysunek, w którym są pokazane elementy umiejscowione w obrębie czakr. I to sobie troszeczkę omówimy, bo myślę, że warto zwrócić uwagę, który element dominuje podczas oddechu, kiedy zwrócicie Państwo świadomość na swoje ciało. Należy zrobić... Obserwujemy elementy podczas każdego cyklu oddechowego. Można dokładnie poznać źródła myśli i percepcji. Należy zrobić 8 kroków. I tutaj uwaga, proszę się na tym skupić. Pierwsze to poznać właściwości elementów. Drugie, znaleźć punkt środkowy lub połączenie w oddechu tuż przed zmianą nozdrzy. Trzecie, określić nozdrze dominujące i poznać jego naturę. Czwarte, zlokalizować ośrodek psychiczny, można powiedzieć czakrę oddechu. Wiemy już, że podczas każdego 60-minutowego cyklu oddechowego, kiedy oddech odbywa się przez prawe lub lewe nozdrze, element ziemski na przykład dominuje przez 20 minut. W tym czasie człowiek doświadcza różnych pragnień, emocji oraz wykonuje czynności związane z elementem ziemskim. Siedzibą tego elementu jest splot miedniczy. No, wyłączyłem, dobra, nie będę teraz machał kursorem, bo u Państwa i tak nie będzie widać, ale wiecie, gdzie mieści się miednica. Tu jest bardzo ładnie pokazany ten, za pomocą symboli, miejsce, co tam się dzieje. Tak więc przez 20 minut siedzibą oddechu będzie ów splot. Jak również stwierdziliśmy, oddech zaczyna się elementem powietrznym 8 minut, ognistym 12 minut, po czym następuje ziemia 20 minut, woda 16 minut i w końcu akasza przez 4 minuty. 5. Zaobserwować kolor elementu. Ja myślę, że za tydzień, bo to będzie jeszcze faza wznosząca, ja już Państwu parę razy obiecywałem, że pokażę Państwu swoją medytację, taką moją autorską, którą sam sobie wypracowałem i będę chciał Państwa, no może nie nauczyć, ale wprowadzić w taką medytację. Jest to właśnie medytacja, ja jej się nauczyłem bardzo dawno temu, bardzo intuicyjnie, powiem szczerze, chociaż na pewno ta wiedza, o której dzisiaj mówimy, miała jakiś wpływ również na to, że ta moja medytacja tak wygląda, nie inaczej. Jest taka dosyć uniwersalna, regulująca pracę wszystkich organów, całego organizmu, ale o tym sobie powiemy później. Na razie przyjmijcie Państwo, że 5. Zaobserwować kolor elementu. 6. Zmierzyć siłę oddechu, czyli pranę. 7. Poznać dominujący w ustach smak, który związany jest z obecnym w danym momencie elementem. To też jest ważne, to w ciągu, naprawdę trzeba być takim skupionym na sobie w ciągu tej godziny lub dwóch, kiedy człowiek zaczyna wyczuwać te rzeczy. To są bardzo subtelne sprawy, my na co dzień na to nie zwracamy w ogóle uwagi. I 8. Obserwować kierunek oddechu. Czasami nie płynie on z nozdrza prosto przed siebie. Może być na przykład okrężny lub płynąć bardziej w lewo lub w prawo. No to już jest wyższa szkoła jazdy. Warto, żeby wiedzieć o tym, że tak rzeczywiście jest. O świcie należy zacząć określać, który element jest właśnie aktywny w swarze, czyli dominującym nozdrzu. Zanim zacznie pracować nozdrze dnia, powietrze przepływa przez oba nozdrza jednocześnie i dominuje suszumna. Ten okres połączenia nosi nazwę Sathi Kala. Odbywa się to na pół godziny przed wschodem słońca i jest punktem początkowym każdego dnia. Zanim zacznie się praktykować naukę obserwowania elementów, należy dowiedzieć się więcej o ich naturze.
No i teraz troszeczkę o naturze, tak? Dzisiaj myślę, że będzie troszeczkę dłużej, a skończymy. Dam Państwu informację na temat właśnie, jak zaobserwować, po czym poznać naturę danego oddechu i sobie darujemy to już na dzisiaj. A opowiemy sobie jeszcze o telegonii, o której no, nadmieniłem, że będę chciał dzisiaj Państwu jeszcze trochę na ten temat powiedzieć. Natura elementów Ziemia. Element ziemski usytuowany jest w splocie miedniczym i łączy się z kanałem centralnym, czyli Suszumną, w jej początkowym punkcie. Kolorem tego elementu jest żółty, a kształtem kwadrat. Dominującym zmysłem jest węch. Narządem zmysłowym związanym z elementem ziemskim jest nos, a narządem pracy jest odbytnica. Smakiem tego elementu jest słodki. Elementowi ziemskiemu najbardziej odpowiadają działania stacjonarne, które wymagają wytrwałości. Modlitwy odprawiane w obecności tego elementu przynoszą siddhi, czyli siły. Element ziemski rozciąga się ze wschodu na zachód i jest dobroczynny w ciągu dnia dla zachowania życia, zarabiania pieniędzy, rolnictwa, odnoszenia zwycięstw i korzyści, a także dla radowania się towarzystwem innych. Słońce dominuje, kiedy element ziemski jest obecny w prawym nozdrzu. Łatwo wtedy przychodzi wiedza na temat roślinności. Do elementu ziemskiego należą kości, ciało, skóra, nadi oraz owłosienie ciała, a dominacja tego elementu w oddechu wspomaga ich wzrost. Każdy element powiązany jest z inną częstotliwością dźwięku, nazywaną nasieniem dźwięku, czyli bija mantrą. Nasieniem dźwięku elementu ziemskiego jest lang, słowo lang. Choroby takie jak żółtaczka oraz niedomagania psychiczne, takie jak fobie, są wynikiem zakłóceń w działaniu elementu ziemskiego w ciele. Woda. Element wodny usytuowany jest w splocie lędźwiowym. Kolorem tego elementu jest biały, a kształtem półksiężyc. Dominującym zmysłem jest smak. Narządem zmysłu jest język, a narządami pracy genitalia. Smakiem tego elementu jest słony. Element wodny najlepiej odpowiada ruchowi i aktywności. Tak jak w przypadku elementu ziemskiego, modły czynione w obecności elementu wody przynoszą siły. Obecność elementu wodnego jest dobroczynna w nocy, a jego kierunkiem jest zachód. Księżyc dominuje, kiedy element wodny obecny jest w oddechu lewego nozdrza. Prace wtedy wykonywane przynoszą dobre efekty. Do elementu wodnego należą nasienie, krew, tłuszcz, uryna, śluz, ślina i płyny limfatyczne. Nasieniem dźwięku tego elementu jest słowo wang. Zaburzenia w działaniu tego elementu w organizmie powodują z kolei zaburzenia emocjonalne. Ogień. Element ognisty usytuowany jest w maniputrze, czyli to jest splot trzewny, splot słoneczny. Kolorem tego elementu jest czerwień, a kształtem trójkąt. Dominującym zmysłem jest wzrok, oczy są narządami zmysłu, a nogi ruchu. Smak jest gorzki. Smakiem odpowiadającym elementowi ognia jest gorzki. Element ognisty odpowiada najbardziej zdobywaniu wiedzy o naturze psychiki i dokonywaniu czynów destrukcyjnych. Wytwarza on więcej energii, kiedy oddech przepływa przez prawe nozdrze. Przynosi wtedy powodzenie zarówno w dobrych, jak i złych przedsięwzięciach. Mars dominuje w obecności elementu ognistego, kiedy oddech przepływa przez prawe nozdrze. Kierunkiem związanym z tym elementem jest południe. Do elementu powietrznego należą głód, pragnienie, sen, letarg i promieniowanie. Nasieniem dźwięku tego elementu jest słowo rang. Zaburzenia w działaniu elementu ognistego powodują niedomagania takie jak bóle żołądka, gniew i obrzęki ciała. Obecność tego elementu ułatwia proces budzenia kundalini. Medytacja podczas obecności ognia przynosi ogromny apetyt, tolerancję na słońce lub ogień oraz usuwa niestrawność i inne zaburzenia żołądkowe.
powietrze. Element powietrzny usytuowany jest w splocie sercowym, sercu. Kolorem tego elementu jest przydymiona zieleń, a jego kształt można dojrzeć w lustrze lub w kawałku szkła. Jest nim owal. Dominującym zmysłem jest dotyk. Skóra jest narządem zmysłu, a ręce – pracy. Smakiem odpowiadającym powietrzu jest kwaśny. Obecność tego elementu powoduje uczucie niepokoju. W obecności elementu powietrznego wszelkie działania wymagające ruchu zostaną uwieńczone sukcesem. W obecności powietrza w prawym nozdrzu dominuje północny węzeł księżyca, czyli głowa smoka. Określa to słowo Rahu. Kierunkiem związanym z elementem powietrznym jest północ. Nasieniem dźwięku jest słowo yang. Do zaburzeń spowodowanych irytacją tego elementu należą suchość i podrażnienia skóry oraz choroby układu nerwowego, choroby serca, wysokie ciśnienie krwi, stres, samotność, pesymizm i depresja również są powodowane zaburzeniami wiatru. I ostatni element, element akaszy, usytuowany jest w splocie szyjnym, w gardle. Kolorem tego elementu jest przydymiona purpura, a jego kształtem, jak wyżej, jest owal. Słuch jest dominującym zmysłem, uszy jak jego narzędziami, a usta, struny głosowe są organami pracy tego elementu. Smakiem jest znów gorzki. Element akasza nie odpowiada aktywnościom światowym, gdyż psuje wszystko, co zostało zrobione podczas jego dominacji. Pisma mówią, że element akasza sprawia, iż wszystko staje się bezowocne, przynosi niepomyślne rezultaty, powoduje straty i śmierć. Jednakże w obecności tego elementu można praktykować yoga sadhane, ćwiczenia jogi i medytacji. Nasieniem dźwięku akaszy jest słowo hang. Element ten usytuowany jest pośrodku wszystkich kierunków. Pięcioma właściwościami akaszy są miłość, wrogość, nieśmiałość, strach i przywiązanie. Kiedy element ten uaktywnia się w lewym nozdrzu, dominuje Jupiter. Medytacja podczas akaszy i recytowanie bija mantry tego elementu przynosi wiedzę o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości oraz obdarza ośmioma dobrze znanymi sidhi. A są to... Atomizm, ja daruję Państwu hinduskie nazwy. Atomizm, światłość, potęga, władza, atrakcyjność, przybieranie pożądanego kształtu, korzystanie z wiedzy, zdobycze wszelkiego rodzaju. Omówiliśmy sobie te pięć elementów. Wiecie Państwo już po czym poznać, kiedy dany element, że tak powiem, góruje w naszym ciele. Ale myślę, że na koniec trzy takie wskazówki, jak zaobserwować, jak wykryć te elementy, co zrobić, żeby wykryć akurat daną właściwość danego elementu w swoim organizmie. Po pierwsze, trzeba dokładnie umiejscowić przepływające w nozdrzu powietrze, które może nam powiedzieć, który właśnie z elementów działa w naszej chwili. 2. Kształt uformowany przez wydychane powietrze na kawałku szkła wskaże dominujący element. No nie wchodzimy w to, to można sobie darować, to już jest taka wyższa szkoła jazdy. 3. Poprzez wykonanie joni mudry możemy zobaczyć kolor elementu. Jak może sobie następnym razem przy tej medytacji powiemy właśnie o tych kolorach i co one też mówią. I 4. Mierząc siłę wydechu i jego długość, możemy również upewnić się co do obecności danego elementu. Ale jeżeli Państwo wyczujecie któryś z symptomów, o których mówiliśmy, no, towarzyszących danemu elementowi, to też możecie powziąć, że tak powiem, wiedzę w temacie tego, który element w danym momencie w Waszym organizmie króluje. Jeżeli chodzi o to, to jeszcze na przykład jeżeli wydychane powietrze przechodzi obok pewnego punktu w nozdrzu lub porusza się w specyficzny sposób, wskazuje to na obecność pewnego elementu. I tak, jeżeli jest to środek nozdrza, to element jest ziemski. Jeżeli dolna część nozdrza, czyli wypływające powietrze, jeżeli to jest dolna część nozdrza, to jest to element wodny. Jeżeli wierzchołek nozdrza, element ognisty.
Jeżeli jest to skośnie po jednej stronie nozdrza, element powietrzny. Jeżeli okrężnie w nozdrzu, to element akaszy. Myślę, że to już trzeba troszeczkę więcej wprawy. Ja będę poprzez tą swoją medytację, no, może nauczę Państwa dużo prostszej rzeczy. Tak naprawdę to tylko ćwiczenia. Ćwiczenia, ćwiczenia, jeszcze raz ćwiczenia pomagają w tych elementach. I na koniec, ponieważ już dzisiaj troszeczkę dłużej, powiem Państwu troszeczkę o telegonii. Ja tam wspominałem trochę, ciekawy jestem, czy Państwo oglądaliście ten wywiad w niezależnej telewizji z panią dr Moniką Burzyńską. Prosiłbym, no naprawdę warto posłuchać tego wywiadu, żebyście Państwo troszeczkę więcej się, że tak powiem, zastanowili nad tym, czym jest telegonia. Ja to pytanie zadałem studentom i powiem szczerze, niektórzy naprawdę bardzo fajnie, mimo tego, że mieli no, cząstkową wiedzę na temat tego, opisali, ale co mnie uderzyło? Jakoś tak dziewczyny, które opisywały telegonię, skupiały się na tym, że to dotyczy tylko i wyłącznie pierwszego partnera. No tak nie jest. Zjawisko telegonii dotyczy każdego kolejnego partnera. O tym mówi pani Monika Burzyńska i też dotyczy, jak niektórzy, jeden ze studentów napisał, że to się zapisuje w moczu, inny znowuż napisał, że na narządach, na genitaliach. No to tak nie jest. Tu chodzi o pamięć wody. Nasze organizmy składają się z wody, no, można powiedzieć, że w niektórym przypadku nawet w 90%. I to, co się zapisuje w klastrach wody, jest niezależne od pewnych poziomów świadomości naszych. No, oczywiście świadomość ma na to wpływ, ale jeżeli wykonujemy pewne czynności, dochodzi do pewnej relacji, to czy chcemy, czy nie chcemy, zapisuje się to w tych klastrach wody. I teraz są pewne techniki, żeby tą pamięć, ten zapis, no, można powiedzieć, zneutralizować. Wyczyścić. Ale możemy też według mnie śmiało powiedzieć, że spożywanie pokarmów jest też formą telegonii, tak? Bo pokarm to jest też pewien nośnik informacji. I to, co ten pokarm, że tak powiem, niesie jako nośnik informacji, wkodowywuje się również w nasz organizm. Naprawdę zjawisko telegonii można rozszerzać bardzo, bardzo szeroko, bardzo wieloaspektowo, nie tylko w aspekcie, chociaż samo pojęcie telegonia dotyczy elementu kontaktów seksualnych. Ale w związku z tym też chcę Państwu przytoczyć jedną rzecz, która mnie troszeczkę poruszyła, tak? Polityczna poprawność zaangażowana jest w neutralizowanie obaw dzieci przed płciową odmiennością. Do nauczania przedszkolnego wkraczają programy, których celem nie jest wyłącznie poszerzanie tolerancji dziecka w obliczu płciowej różnorodności, lecz uzależnienie go na najwyższym etapie jego życia, na najwcześniejszym, przepraszam bardzo, bo ja tutaj pewne pojęcia, że tak powiem, lecz uzależnienie tego dziecka na najwcześniejszym etapie jego życia od przyjemności seksualnych. Dowodzą tego zalecenia wprowadzania programów edukacyjnych sformułowane przez WHO w 2013 roku, według których 4-letnie dziecko ma być seksualnie aż mi przez gardło nie może przejść. Według tych programów, które zostały podpisane przez WHO w tamtym roku, 4-letnie dziecko ma być seksualnie zaktywizowane i swobodnie się masturbować. Tak naprawdę myślę, że w tym wszystkim może nie chodzi, tutaj zacytuję Państwu, to był cytat z pewnej pozycji, to ja jestem daleki od pewnych rzeczy, ale myślę, że tak jak mówimy, że urodziliśmy się mądrzy, a poszliśmy do szkoły, to zaczyna społeczeństwo za bardzo ingerować w pewne rzeczy, które powinny być pozostawione naturalnemu rozwojowi, bo na pewnym etapie my sami się otwieramy na pewne rzeczy, wartości, ale zacytuję Państwu słowa pani Matt Barber, profesor z prawa Uniwersytetu Liberty University, która no, powiedziała coś takiego. Mówimy tu o ruchu seksualnej anarchii i jej daleko sięgających celach. Część ruchu aktywistów homoseksualnych na przykład współpracuje z Narodowym Stowarzyszeniem Edukacji i tworzą programy, których celem jest indoktrynacja dzieci, tak aby akceptowały homoseksualizm jako normalny, naturalny i dobry. Czy
Ci dziecięcy seksualizatorzy nie sprzyjają w rzeczywistości ruchowi na rzecz pedofilii przez seksualizację dzieci, przygotowując je na związki z dorosłymi? Nie popełniajmy błędu. Dzieci są celem tego, co nazywam ruchem anarchii seksualnej. Seksualni anarchiści wiedzą, że aby posiąść przyszłość, muszą posiąść umysły naszych dzieci. Drodzy Państwo, jak czterolatka, ja rozumiem, w świecie zwierząt jest to inaczej, to jest proces naturalny. My mamy tym dzieciom pomagać, my je wprowadzamy w życie, a nie wykorzystywać. I jestem tutaj daleki, tym bardziej od pewnych takich rozwiązań, które, no, to jest tak naprawdę pranie mózgów już tym dzieciom na wczesnym etapie ich rozwoju. Czy to o to chodzi? Dla mnie związki homoseksualne, proszę bardzo, jeżeli komuś pasuje, niech sobie żyje, ale nie wypaczajmy dzieci. Druga rzecz, że to dla mnie jest nienaturalne. Zresztą tak jak Państwo dobrze wiecie, że no, jestem gorącym zwolennikiem powrotu do natury i tylko to, co naturalne, może odżywić organizm. Tak tutaj oddziaływanie z tych subtelnych płaszczyzn, to na rozwijające się charaktery, osobowości tych istot, to nie może z tego nic dobrego w skali społeczeństwa wyniknąć. Także chciałem o tym wspomnieć również w nawiązaniu do zjawiska telegonii. Jeżeli ktoś zrozumie, czym jest telegonia, dlatego ja się zdecydowałem, no, prowadzić też wykłady na wyższej uczelni, żeby docierały te moje informacje nie tylko do takich ludzi jak Państwo i chylę przed Wami czoła, ludzi świadomych, dlatego też zachęcam do tego, ażebyście dyskutowali na te tematy, bo tu jest ta prawdziwa siła. Jeżeli my będziemy bierni, ktoś kiedyś fajnie powiedział, że żeby zło zaczęło triumfować, niezależnie od tego, kto rozumie pod pojęciem słowa zło, co pod tym pojęciem tego słowa zło się kryje, ale żeby to zło zatriumfowało, to wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. Dzisiaj mamy epokę informacji i dzisiaj działanie opiera się na informacji, czyli przekazywaniu informacji. Dlatego gorąco również Państwa zachęcam do tego, abyście się dzielili tymi informacjami z innymi osobami. Tak mnie to poruszyło, powiem szczerze, że no, pozwoliłem sobie dzisiaj trochę przedłużyć i o tym powiedzieć. Jeżeli wywołałem pewną burzę, zachęcam do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami ze mną, również na czacie, również na mailach. Na koniec oczywiście podaję do Państwu już do siebie na miary. Jak zawsze. A i proszę też, ja po to podaję na końcu, drodzy Państwo, ten elementarz, tak, żeby ci, którzy już się do mnie zgłaszają, to przynajmniej, no oczywiście trudno jest obejrzeć moje wszystkie programy i wysłuchać ich, chociaż są tacy, którzy, i tutaj dziękuję Wam za to, że za te ciepłe słowa, tak, wsparcia, bo ja nabieram coraz większego takiego przekonania i siły i wiary w to, że warto te programy robić. Tym bardziej, że no, temat zdrowia jest tak szeroki, że mi naprawdę, drodzy Państwo, nigdy tematów nie zabraknie, a motywacja z Waszej strony, no, daje mi tyle siły i chęci do tego, by się z Wami dzielić o tymi wszystkimi spostrzeżeniami, bo tak naprawdę to jest najważniejsza wartość. My bardzo często nie rozumiemy tego, czym jest zdrowie i jak wiele aspektów naszego życia codziennego odbija się albo przekłada się właśnie na zdrowie ciała fizycznego. Jak to ciało fizyczne później oddziaływuje na te ciała subtelne. Jak to później przekłada się na pewne różne inne płaszczyzny. Ale tak naprawdę ktoś by kiedyś powiedział zwykły oddech. No po moim programie, ja przepraszam, że ja Państwa odzieram z pewnej błogiej nieświadomości, ale już po tych programach o oddychaniu nie możecie podejść obojętnie do czegoś, co się nazywa oddechem. Dziękuję serdecznie za to, że chcieliście mnie wysłuchać. Dzięki dzisiejszemu programowi już wiem, o czym będzie za tydzień. Za tydzień będziemy mówili o medytacji, będziemy mówili o mojej tej takiej autorskiej medytacji, pomedytujemy sobie. Jeżeli zdążę, to może przygotuję na to odpowiednie rysunki, ale mam pewne obawy, bo z tym czasem to u mnie jest trochę krucho. W każdym bądź razie dziękuję serdecznie i zapraszam na program za tydzień.